Ty też dużo gotujesz. Skąd czerpiesz inspirację do gotowania? Tak naprawdę znikąd. Czerpię inspirację tylko i wyłącznie z tego, czego nauczyła mnie moja mama od najmłodszych lat, więc do końca nie muszę tego nazwać inspiracją. To jest gdzieś tam szkoła gotowania, którą zaczerpnęłam od mojej mamy, mieszkając jeszcze z nimi w moim rodzinnym mieście. No i to jest taka kuchnia domowa, prawdziwa, ciepła, którą ja najbardziej lubię i staram się też robić ją u siebie. A to jest typowa polska, czy zdarza ci się eksperymentować? To jest typowa polska kuchnia. Przyznam szczerze, jakkolwiek nie zrobi to ze mnie osoby z ograniczonymi horyzontami, że ja nie lubię eksperymentować w kuchni. Ja lubię proste smaki, zwykłe smaki, takie, które znam z dzieciństwa. No i tymi zazwyczaj raczę swoich gości, o ile takowych mam i dla nich gotuję.